Na medycznej mapie Rzeszowa pojawiła się niedawno nowa placówka. W lutym 2011 roku oddano do użytku budynek, w którym mieści się szpital specjalistyczny Ortowita. Zlokalizowany jest przy ulicy Jana Pawła II w dawnym Budziwoju, obecnej dzielnicy Rzeszowa. Budynek jest dwukondygnacyjny, znaczy praktycznie no jedno, bo to jest parter i użytkowe poddasze. Znajduje się tutaj 5 sal dla pacjentów. Są to sale dwuosobowe i jedna jest separatka jednoosobowa. Każda sala ma własny w środku węzeł sanitarny z łazienką, z ubikacją. Poza tym, czyli mamy łóżek tak zwanych dziennych, mamy 9 oraz mamy jeszcze 2 łóżka na tak zwanej sali pooperacyjnej, która się znajduje na terenie bloku operacyjnego. Poza tym, no tak jak już to właśnie wspomniałem, znajduje się pełno wyposażony blok operacyjny z salą przygotowawczą według wszelkich standardów i norm unijnych, więc jest sala przygotowawcza, jest sala wybudzeń, tak zwana sala pooperacyjna, jest sala operacyjna, bardzo duża, zresztą tak, o gabarytach takie, jakie są wymogi Unii Europejskiej aktualne i mamy swoją własną sterylizację podręczną i tam mamy oczywiście także tam pokój socjalny dla personelu, który tam wypoczywa pomiędzy operacjami, czy po prostu przygotowuje się do kolejnych operacji. Jeśli chodzi na tak zwanym, jak ja to nazywam, oddziale szpitalnym, małym oddziale szpitalnym, oprócz tych wspomnianych sal i tego traktu operacyjnego, mamy także pokój dla nadzoru pielęgniarskiego oraz mamy salę zabiegową, pełnowymiarową salę zabiegową, gdzie pacjent jest po prostu opatrywany, ewentualnie gdzie tam po prostu usuwają mu i tam składa odreny po zabiegach operacyjnych. Ortopedia jednego dnia jest sposobem leczenia zabiegowego realizowanego w dziennych oddziałach. Ich celem jest wykonanie u pacjenta określonego zabiegu ortopedycznego w minimalnym czasie. Zakres chirurgii jednego dnia no to jest coś nowego dla pacjentów, bo to powstało dosłownie 5-6 lat temu. Zaistniały te takie zabiegi. Są to zabiegi, gdzie pacjent jest hospitalizowany w sumie przez 24 godziny. Od momentu przyjęcia do momentu wypisania robi się zabiegi tak zwane krótkie, a ma to na celu, żeby po prostu odciążyć oddziały szpitalne, gdzie pacjent jest czy po urazach, ja mówię o dziedzinie ortopedii, czy po jakichś bardzo takich już skomplikowanych zabiegach, czy cięższych zabiegach, można tak powiedzieć, i no, ciągle nie ma, jak to się mówi, swojego miejsca na te takie drobnice. Dlatego te drobnice, no a ten pacjent w sumie dla niego dane schorzenie nie jest drobnicą. To schorzenie, jak na przykład jakiś zespół bólowy kolana, gdzie wykonuje się artroskopię, czy rekonstrukcję więzadeł krzyżowych, czy jakieś uwolnienie cieśni kanału nadgarstka, no naprawdę niekiedy sprawiają te schorzenia pacjentowi bardzo duży dyskomfort, bardzo duże dolegliwości bolowe, są przewlekle, no i on gdzieś szuka możliwości, a terminy w hospitalizacji są takie, a nie inne. Ci, którzy mieli styczność z problemami ortopedycznymi, wiedzą, że niełatwo jest dostać się do lekarza tej specjalności. Podkarpacie niestety jest niechlubną szarością końca w statystyce tak zwanych łóżek niepublicznych, czyli tak zwanych prywatnych, chociaż prywatne to się źle kojarzą, ale tak zwanych niepublicznych operacyjnych łóżek, gdzie po prostu pacjent zostaje tak jak w takich warunkach jak w szpitalu hospitalizowany, bo jesteśmy na samym końcu, mamy tylko 10% wszystkich na dane statystyczne z 2008 roku, z tego co pamiętam, albo 2009, to mamy ostatnie miejsce w skali kraju w liczbie 10% wszystkich łóżek prywatnych. Ortowita, jako jeżeli ja jestem specjalistą z dziedziny ortopedii i traumatologii, na razie zajmuję się tylko i wyłącznie ortopedią, chociaż w naszych głowach tutaj właścicieli myślimy o tym, żeby jednak rozszerzyć działalność o inne, znaczy nie kolidujące ze sobą specjalności. Myśleliśmy o chirurgii, ale z zakresu okulistycznej,
Myśleliśmy także, mamy takie plany o rozszerzeniu, o działalność także chirurgii ogólnej. Leczenie w Ortowicie, placówce niepublicznej, czyli prywatnej, dla ubezpieczonych jest bezpłatne, ponieważ szpital podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjent u nas hospitalizowany w ramach tej chirurgii jednego dnia z zakresu ortopedii i traumatologii może być spokojnie hospitalizowany w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który mamy. Mamy ten kontrakt już trzeci rok, bo teraz został przeniesiony do tego nowo otwartego budynku. Natomiast wcześniej wykonywaliśmy tego typu zakres procedur medycznych dzięki uprzejmości obecnej dyrekcji wynajmowaliśmy pomieszczenia w szpitalu MSWiA, tam na bloku operacyjnym, gdzie sobie oczywiście bardzo, ten okres powiem także bardzo miło i współpracę z tamtymi ludźmi, którzy zarządzają tym szpitalem oraz z personelem, który pracowałem, no ale w końcu po tych trudach pięciu praktycznie lat tutaj naszej budowy, no przenieśliśmy się do naszego własnego budynku, no i próbujemy kontynuować naszą rozpoczętą misję ortopedyczną w naszych murach. Istotną informacją jest czas oczekiwania na zabieg. Czas oczekiwania na takie zabiegi, tak zwane chirurgii jednego dnia, to dosłownie to jest oczekiwania miesiąc czasu. Ale jest to miesiąc czasu tylko wyłącznie dlatego, że no, w związku z tym, że mamy taki, a nie inny kontrakt, no, organizujemy sesję raz do dwóch razy w miesiącu. Główną korzyścią dla pacjenta jest krótki czas oczekiwania na zabieg, zmniejszenie ryzyka zakażeń i stresu, skrócenie pobytu w szpitalu, co pozwala na zwiększenie liczby zabiegów i zmniejszenie kolejki. Szczegółowe informacje o działalności Ortowity można znaleźć na jej stronie internetowej.